Strzelanina na parkingu w Rybniku. 60-letni mężczyzna został raniony w nogę przez policję po tym, jak zaczął im grozić. Wcześniej sam ich wezwał, mówiąc, że chce odebrać sobie życie. Paweł Jędrusik. Akcja rozegrała się na parkingu przy ogródkach działkowych przy ulicy Łanowej w Rybniku. To tu policjanci byli zmuszeni oddać strzały do 60-latka. Został ranny w nogę. Ja mało widziałem, bo to ja tylko słyszałem strzały i później takie stanowcze słowa od policji. Rzuć broń i głośne. I no to nas zaciekawiło, nie? Myśmy tam przeczytali, że to była jakaś mała sprzeczka i jak padły jakieś strzały. Dalej nic nie mogę więcej powiedzieć w tym temacie. W niedzielę wieczorem 60-latek zadzwonił na numer alarmowy 112 i przekazał dyspozytorowi, że chce odebrać sobie życie. Mężczyzna dodał, że ma przy sobie broń palną i będzie strzelał do interweniujących policjantów. Na miejsce drużyna natychmiast skierowała patrol ogniwa patrolowego interwencyjnego. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli idącego w ich kierunku mężczyznę. Był pobudzony, agresywny i wulgarny. Nie reagował też na wezwania policjantów. W pewnej chwili wyciągnął broń i skierował ją w kierunku mundurowych. Ci oddali strzały ostrzegawcze, a następnie trafili 60-latka w nogę. Jak mówią działkowcy, to pierwsze tak niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Były kiedyś takie tam chuligańskie, że przeszli się chuligany, ale to dawno już bardzo. Przewracali jakieś ustawki, jakieś takie rzeczy, ale takich groźniejszych sytuacji nie było raczej. 60-latek został zatrzymany. Okazało się, że był kompletnie pijany. Miał 4 promile alkoholu we krwi. Najprawdopodobniej wkrótce usłyszy prokuratorskie zarzuty.